Mała widzowie, gdzie ja jestem? Co jest grane? Dlaczego? Ale mnie głowa boli, ale mnie głowa boli. Co to jest za skrzynka? Dlaczego jestem poza więzieniem? Halo, halo i... Dlaczego ja nie mam już stroju doktora? Co jest grane? Dlaczego nie jestem już doktorem? O co chodzi? Czekajcie, biorę tutaj i tu mam jakieś rzeczy, kurde, moje. To są moje rzeczy. Dlaczego ktoś mi je zabrał? O co chodzi? O co tutaj chodzi, widzowie? Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie, przeczytajmy książkę. Zwalniam cię z pracy w więzieniu, oddaję itemy i nie wracaj tutaj już nigdy. Yeti? Co, kurde, dlaczego zostałem? No nie, no Yeti mnie... Yeti nagrył nas na jakieś spiskowanie i on... Kurczę, no nie najgorzej, tam pewnie Paweł i Dave dalej zostali. Nie no, widzowie, to jest jakaś tragedia. Ja nie wiem, jak ja... nie, ja muszę ich uratować, ja nie mogę tego tak zostawić. Tylko, kurczę, muszę opracować jakiś inny plan, bo teraz już nie mogę się tam dostać. Już straciłem moją pozycję, którą tam miałem tak ciężko wypracowaną. Nie wiem, to jest jakaś tragedia, widzowie. Ja w tym momencie muszę znaleźć jakieś swoje miejsce, więc ja pójdę. Ja pójdę może z Milki pogadać, dawno też u niej nie byłem. Z tego powodu, że ona miała się gdzieś tam chować w tych swoich bunkrach, więc tam pójdziemy zaraz. Ale totalnie... Totalnie nie wiem, dlaczego mnie wyrzucił, co? Nie jestem ciekaw, z czego się dowiedział i co teraz się stanie z Dave'em w ogóle i z Pawłem, to jest ciekawe. Nie wiem, czy ja chcę się tam włamywać, czy nie. Nie wiem, dobra, widzowie, chyba tam się nie włamuję w ogóle, widzicie, jestem troszkę spalony tutaj na twarzy, tak teraz widzę, że jakiś się brązowszy stałem. Bo ja na wakacjach byłem, widzowie, i wróciłem teraz, więc ja troszkę chorawy też jestem jeszcze. Gardło mnie boli, ząb mnie boli, wszystko mnie boli, dodatkowo Yeti mnie pobił w Minecraft, no przecież tak nie może być, dobra. Lecę w tamtą stronę, lecimy do Milki, coś z nią zagadamy może, bo jest sytuacja totalnie niekolorowa. Tu jak widzę dalej śnieg, nie podoba mi się to. Ja z ciepłych krajów wróciłem, a tutaj śnieg w Minecraft, tak? Nie może być. To musi przyjść globalne ocieplenie. Dobra, idę do Milki, zagadam z nią. O, czekajcie, ona chyba w tym bunkrze będzie teraz, tym swoim, czy coś takiego. A nie, tam widzę, Nick jest. Dobra, ona jest chyba u siebie na chacie. Co ona tu robi? Ona miała być w bunkrze ciągle. Halo! Halo! O kurczę, to się zmieniło. Dobra, nieważne. Puk, puk. Halo. To nas tuki, puki. Halo, dzień halo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ale opalony w ogóle, damn. Troszkę tak, troszkę tak, troszkę mnie zesmażyło, troszkę mnie zesmażyło. Właśnie widzę, no. Że tak powiem, wpadłem do piekarnika. Zapraszam. No właśnie widzę, jak tam w ogóle, opowiadaj, wszystko bardzo, spoko? Bardzo w porządku, no. Ogólnie bardzo dobrze, no jak widać spiekłem się, więc jest git. Najbardziej, no ja no jeszcze dodatkowo jestem paliłeś, czerwony, przez to, że się lekko rozchorowałem. Dwa loty samolotem nie oddają. Ale ja tak samo, ja mam taki katar. Ja w ogóle nie mogę nic mówić. Katar, mnie boli gardło. No, katar i ten. Gardło to jest tragedia. Dobra, słuchaj, ja przyszedłem... Kurczę, ała, moje gardło. Dlaczego ty tutaj jesteś w ogóle? Filip, nie bierz tej... No bo ja tu jestem. Czekaj, co mam pytanie? Nie. Ja się chciałem zapytać, co tutaj się z sądowiskiem wydarzyło i dlaczego tutaj jest nie. Ale szczerze, nie wiem, ja to... Nie wiem. Nie mam bladego... Ja nie wiem, co tu się stało, serio. Proszę to podmienić. No po prostu ja nie wiem, nie? O, cyk. No dobra. Ja tego nie potrzebuję i tak. Dobra, nieważne, patrz co dostałem. Yeti mnie wyrzucił z więzienia. Ja nie wiem, to jest tragedia. Jakiś dzień niepowodzeń. Gardło mnie boli. Zwolniony jestem. Ty masz dziurę masz w podłodze. No ja mam same dziury, kurde, w podłodze. Masakra. No, nie dlaczego no, powiem tak? Ci, że... Przykro mi w sumie, że zostałeś zwolniony. A co tam się tam jest w ogóle słychać w więzieniu? Patrz, naprawiłem dziury. Dzięki. Masz jakieś nowości słychać? O kurczę. Bo wyobraź sobie nowości w ogóle. W więzieniu? Ja... znaczy tak, Dave tam jest uwięziony, ale to nie nowość w sumie. Są tam uwięzieni, ja z nimi spiskowałem, byłem lekarzem w ogóle. Mhm. No, to niezły ten, ja wykształcony. No jestem. Widzę właśnie, kurde. Ale ja mam ci coś do powiedzenia. No, to jest słucham. Bardzo ważne. Słuchaj, bo jakby w tym czasie, kiedy ty mi kazałeś siedzieć w bunkrze, stwierdziłam, że nie mogę siedzieć w bunkrze, no bo no nie widzę, będę właśnie, tak w bunkrze siedzieć, tak jakby żolnie. No więc stwierdziłam, że na własną rękę poszukam po prostu jakiejś informacji. No i znalazłam sekretne akta. Schowałam te sekretne akta, te sekretne akta zostały ukradzione. Okazało się, że palionka je ukradła, ale ja je zdobyłam z powrotem i już znowu je mam. Tłumaczyłam je, były one po łacinie. I nie wróżę to nic dobrego. Mówisz, że się dobrze bawiłaś, okej. Okay. Tak. Czyli... Kiedy ty sobie się opalałeś na plaży na Chorwacji, to ja po prostu ciężko pracowałam. A mogę zobaczyć te akta? Tak, chodź. Tylko, że tak, masz gdzieś Ender Chest? No. Dobra, no to chodź, bo ja sobie dam do... Bo teraz stwierdziłam, że nie zrobię tego samego błędu co wcześniej, bo jakby ktoś mi ukradł te akty. Wiesz, okazało się, że to jest palionka? Palionka kradnie akta? No tak, dobrze. Jakby ja nie wiem dlaczego, bo to trochę dziwne, że palionka ukradła. Jak tak chodzi, dalej pójdzie, to mi głos ukradnie, bo już mnie tak boli gardło. Dobra, gdzie są te akta? Gdzie ty idziesz w ogóle? No, Ender Chest, idź po Ender Chesta. A, do mojego Ender Chesta, okej. Okay. Czekaj, ja mam Ender Chesta? Masz ja Ender nie mam Chesta? Ender Chesta. No okej, okay, no to chodź do Dawida. Ej, ale miałem! Czekaj. Gdzie miałem Ender Chesta?
No ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie ma Enderchesta? No trzeba zrobić, ja też muszę zrobić. No ja nie mam Enderchesta, Dawid ma Enderchesta, ja cały czas do Dawida chodzę. Aha, rozumiem, rozumiem. Enderchesta akta, no. No dobra, no to leźmy tam w takim razie. Ja musiałem podlecieć lekko, no. No, a w którym on ma domku Enderchesta? Taki się z ciebie zrobił, w tym zielonym... Nie, leniuszek, tylko chory jestem i co wierzycie mi z Nie, jesteś leniuszek, Filipuszek, leniuszek. Nieprawda, ja jestem chory. Prawda. Ty, patrz, pierwszy raz to widzę. Co? To jest możliwe w ogóle? Się śmieszyłam. Patrz, za co? Bardzo pod tymi to jest What dalej. What the fuck, nie! Lol, ale dziwne. Ale i patrz, jazda. A tam na dole jest woda i to dowodzi temu, że im niżej, tym cieplej. To kocham fizykę. Ja też, to jest mój główny przedmiot w szkole. Dobra, aha, kurczę, co jest? Ej, nie mogę tu wejść! A, dobra, jestem. Dobra, gdzie on ma tego Enderchesta? Tu. Dobra, tutaj akta Yetiego to jest to, tak, proszę bardzo, mogę? Są akta Yetiego. Dobra, czytam akta Yetiego. Iliquam bellum, incipiendi et accidenti actu auicum que. Auicum que. Dobra, a teraz, czekaj. Dobra, czekaj, ja chcę to rozszyfrować, zgadnąć, co to znaczy. Aliquam bellum, to będzie, nadmuchałem balon. Incipendi no. Et occidendi od Poznania do Podhala. Tak, no, super ci idzie. Quicumque. I nazwałem go Quicumque. Super, prawie ci się udało. A tak naprawdę prawie, co tam naprawdę znaczy? Nie mam pojęcia, bo nie wiecie, ja mam to tłumaczenie. Chodź, musimy go wypuszczać. No ale to nie pamiętasz, jak to tłumaczyłaś, co tam było? No nie, nie pamiętam właśnie, bo to było dawno temu, kurde. Ty sobie nagrałeś filmy na zapas, ja też sobie nagrałem filmy na zapas i to było dawno temu po prostu. Okej, rozumiem. Także no. Ale czyli, czekaj, ja pamiętam jedno słowo. No. A, dobra, już wiem. Czekaj. To było coś w stylu, że muszę wszystkich zabić. I że czas rozpocząć wojnę i wszystkich zabić, coś w tym stylu, z wojną i zabiciem wszystkich. Coś takiego. Bardziej mi się podobała wersja z nadmuchaniem balonu. No mi też, ale jakby, no, tak jak mówię, dziwne. Ale nie wiem, czy to jest prawdziwe tłumaczenie, bo ja nie umiem w łacinę, wiesz o co chodzi. Mimo jak nie umiesz w łacinę? A co to znaczy carpe diem? Chwytaj dzień. Dobrze. No, co nie, a co to znaczy nihil lacrim acquit ius erescit? Ja już muszę lecieć. Nie, odchodź. Nie, dobra, odchodź, dobra, to znaczy, nie okay. Tego. Dobra, nie, a daj naprawdę, co to znaczy. Nic nie wysycha szybciej niż łza. Dobra, a czekaj, to gdzie ja to dałam? A, wiem. Szybciej. Kąpielówki szybciej wysychają, mówisz? No. To prawda, ciekawe, na dobra. Dobra, o co tu chodzi? O co my tu mamy? Okej, okay, to jest co? Już się mówię. To jest tłumaczenie? Tak, czas rozpocząć wojnę i zabić wszystkich, no. Pokaż. Dobra, w sumie to jesteś moim ten... Czekaj, co tu się dzieje? Co ty robisz? Masz. No bo myślisz, żeby tylko było otworzyło. Przepis no. Na zupę pomidorową? No bo to jest, wiesz, taka skrytka. Wiesz, o co chodzi, to jest mega mądre. Przepis na zupę. Ja woda, kostka rosołowa, przecier pomidorowy, przyprawy. Wymieszać wszystko i podgrzać elo. No i dobra, i Czekaj, bo ja mam wrażenie, że przespałem lekko. Jakim cudem my z łaciny przeszliśmy stronę. Na przepis zupy pomidorowej? Daj na siódmą stronę, no. A. A, faktycznie. Skrytka, aliquam bellum, incipendi and incidendi equicumque. Czas rozpocząć wojnę i zabić wszystkich. Si. I, ale jak ty to przetłumaczyłaś? Bo jestem mądra. Ale powiedziałeś, że nie umiem. To co, wtedy Google potrafiłaś, a teraz... Nie, aj, masz nie Google... no, ja znowu Google tłumaczę. Ej, ale naprawdę tego znaczy to? Czekaj. Nie wiem, nie mam pojęcia. A, nie mogę tego skopiować, ja okej. Okay. Fajnie, że podpisałeś tą książkę i dzięki temu nie mogę tego skopiować. No to wszystko cenę zrobiłam. Po prostu, żeby nikt się nic nie dzieje. A mogę już z powrotem zrobić sobie zupę pomidorową? Tak, nie, bo ja właśnie chciałem dzisiaj zrobić sobie zupę pomidorową. Dziękuję bardzo. Co to było? Co to było? Zupę pomidorową. Ty, ma zaległy ci się zombiaki gdzieś tu. Ja, dobra, oddaję ci to, bo ja już się boję. Już nie, jednak nie chcę tej zupy pomidorowej. Co ona robi z ludźmi? Boże, jakiś warczy na mnie. Dobra, czyli... Sorry, po prostu to przez zmianę klimatyczną. Przez zmianę klimatyczną, to ja spędziłem wczoraj 15 godzin w podróży. Ja, mnie gardło boli, katar, głowa, prawda? Ja też mam katar, ale spędziłam 15 godzin z gorączką. Zo mnie boli. Więc LOL. Dobra, czyli co, podsumowując, masz, prawda, ten...
Masz zupę pomidorową. Mam zupę pomidorową, no. Po której się warczy. Tak. I masz, masz przetłumaczone Aliquele, no jakoś tam inaczej, nie pamiętam jak to leciało. Tak, dokładnie. Masz to przetłumaczone, czyli Yeti chce rozpocząć wojnę i zabić wszystkich. Yes, sir. Niedobrze, trzeba to w takim razie przekazać innym też, żeby byli świadomi tego, co tutaj się, że tak powiem, kroi. A wiesz, kroi taki, wiesz, bo pomidorowa. Zupa. No kroi, no wiem, nie, mega żarcik. No zaśmiałam się. Sytuacyjnie. No więc śmieszne. Jakby będzie trzeba to im przekazać, tylko nie wiem jak, bo mnie wywalili stamtąd ogólnie, nie? A, jakoś ogarniemy. Chill. No jakoś ogarniemy, no trudno. No w każdym razie, słuchaj, ja chciałbym w tym momencie pójść się przespać, żeby się wyzdrowieć, prawda? Dobrze. Życzę ci udanej nocy i, prawda, do zobaczenia jutro. Czym się ciepło. Do zobaczenia. Hej, hej. Czym. Dobrze, widzowie. Nie wiem, co mam o tym myśleć, jakieś kurcze, ja zostałem wyrzucony z więzienia, straciłem pracę i jeszcze dodatkowo dowiaduję się, że tu trzeba zabić wszystkich, jakieś, akurat Yeti dołączył na serwer, no to się nie dzieje naprawdę. Nie, no dobra, ja się kładę spać, pora się wykurować, dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, papa. Pa.